Jeśli Jarosław Kaczyński chce rozwalić ten obóz patriotyczny, no kto mu zabroni? Ale historia wtedy będzie wspominać cię. Nie chciałbym, Jarosławie, żeby o tobie historia powiedziała. Miałeś, chamie, złoty róg. Gdyby do tego rzeczywiście skandalu doszło, że minister Macierewicz zostałby odwołany, oznaczałoby, że wpływy amerykańskie w Polsce zostały już zneutralizowane przez kolejny powrót w nowej sile i z nowymi figurami, tu właśnie ten pałac prezydencki, obóz prezydencki i tak dalej. Watykan przecież dał hasło do zdrady Dudy. Tak. Także tutaj ten sojusz watykańsko-moskiewski ma już nowe twarze i jeśli by to była prawda, oznaczałoby to, że ta opcja prozachodnia, natowska, proamerykańska przegrywa w obszarze rządu i parlamentu, a opcja WSI, Moskwa częściowo w sojuszu z Berlinem, przejmuje już pierwsze skrzypce w Polsce. Oznaczałoby to, że wybory, gdzie Polacy jasno zagłosowali, że nie chcą sojuszu z Berlinem, nie chcą sojuszu z Moskwą, nie chcą nachodźców, chcą sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bo taki mniej więcej był program Prawa i Sprawiedliwości, że wyborcy zostali oszukani przez samego Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo bym nie chciał, żebyśmy musieli to powiedzieć. Jarosław ma jeszcze parę dni, żebyśmy tego nie powiedzieli. Ja próbowałem zadać to pytanie, czy komunizm w Polsce się skończył, ale trochę w łagodniejszej wersji przebiło się pytanie Euniki. No, powiedział, że nawet nie chce wymieniać. Tyle jest tych obszarów, gdzie komunizm dalej rządzi. To jest prawdziwy powód ataku na ministra Macierewicza. Komunizm chce dalej w Polsce rządzić. Jarosławie, odwołasz ministra Macierewicza, oznacza, że popierasz komunizm w Polsce. Nie ma innego wytłumaczenia, jeśli chcesz to naprawdę zrobić. Opamiętaj się, póki jeszcze masz czas. Jeśli naród nie złoży swojego zaufania w Bogu, Panu historii, to będzie przeżywać właśnie takie tąpnięcia, trzęsienia ziemi, ciągły niepokój, a kolejna rzesza ludzi zniechęci się do Polski i wyjedzie szukać lepszej ojczyzny. Tu jest klucz, żeby odwrócić ten trend.